kiedyś mi wszystko opowiesz, prawda? Powiesz mi, jak cię skrzywdził i kto. Czyli już po prawie półtora roku, tak? No tak. I prawie półtora roku staram się o to, żeby odzyskać z powrotem prawa do żony i przewieźć żonę na leczenie do Polski. Kochani, Miłuszku, niestety Aneta odwójnie śpi, nie idzie ją obudzić. Czego ty generalnie oczekujesz? Jakiej pomocy? Żebyś mi pomógł wyciągnąć żonę z Niemiec do Polski i ją rehabilitować w Polsce, bo ja jej sam tutaj nie wyciągnę, bo sądy niemieckie nie dają mi. Oni ją ubezwłasnowolnili. Ona ma sądowego opiekuna. Ja nie mogę się nawet dowiedzieć, w jakim stanie, jakie medykamenty, jakie uleczą. Za każdym razem odsyłają mnie do opiekuna. Opiekun, zamiast mi powiedzieć, udzielać jakiejkolwiek informacji, to głupie pytania mi zadaje, na co mi to. No, to jest jednak moja żona i chcę, żeby ona wyzdrowiała. Tym bardziej, że są szanse na to, że ona może wyzdrowieć. Tylko żona musi być formalnie w Polsce. A ja nie mam możliwości, nie mam prawa opieki, więc nie mogę ją tak sobie zabrać. A niestety, konsulat też umył ręce, bo jak to konsul stwierdził, on musi działać na prawie niemieckim. Ja czegoś nie rozumiem. To jest obywatelka Polski, więc jej się należy powrót do ojczyzny. Do mamy. Dla mamy nazbierałeś piasków? Tam, tutaj. No super. Rodziaki tu. A ty kochasz mamusię, tak? Nie. To rodziaki. Tak, nie, zobacz. Rodziaki. Zobacz, jak się mamusia cieszy. Popatrz na mamę. Na zdrówko. Daj, holi. W listopadzie 2019 roku żonę dostałem do domu i miała się nim zajmować polska firma Lebensoase, gdzie były polskie pielęgniarki. No niestety zajmowali się fatalnie i co najważniejsze, AOK, czyli Krankenkasa, nie wyraziła zgody na to, więc ja się zacząłem z nimi czepiać. Przez ich kombinację, bo właściciel tej firmy chciał wyłudzić kasę z Krankenkasy kosztem zdrowia mojej żony. Ja się na to nie chciałem zgodzić. Do tego potem zaczęli mnie szantażować tym, że jeżeli się nie będę godził, to zabiorą mi dziecko. No niestety, ja w tym momencie pojechałem, wziąłem dziecko, zabrałem ojca chrzestnego dziecka, pojechaliśmy do Polski, zawiozłem dziecko do Polski do rodziny. A oni w nocy wzięli i wywieźli mi moją żonę do Hajmu, gdzie nie mogłem jej znaleźć przez tydzień czasu. Przy pomocy policji, w policji nakłamali, że ja zostawiłem żonę bez opieki, co jest absurdem i kłamstwem, bo były dwie pielęgniarki, polskie pielęgniarki zatrudnione przez tą firmę. Zameldowali w tym Hajmie moją żonę pod nazwiskiem Panieńskim. Ja żony szukałem jako Anety Michalak, a ona była tam zameldowana jako Aneta Wójcik. No niestety, nie, udało mi się dopiero po dwóch tygodniach ją znaleźć, ale już miałem pozamiatane, już odebrano mi prawa do opieki nad żoną. Prawego oka w ogóle nie ma się otworzyć, ma napuchnięte siny. Proszę. Tylko lewe lekko otwiera. W 2019 roku moja żona poszła rodzić do szpitala w Coburgu na Bawarii, w Niemczech, dziecko. Dziecko przy porodzie zmarło, bo oderwało się łożysko i zatkało wylot i się dziecko utopiło. Żona dostała krwotoku, zmusili ją do normalnego porodu, mimo tego, że półtora roku wcześniej miała cesarskie cięcie. Zmusili ją do normalnego porodu i w tym momencie żonę porozrywało. Dostała krwotoku,
i nie umieli zatrzymać krzepnięcia krwi. Zapadła w śpiączkę farmakologiczną. Po tygodniu leczenia w Coburgu, nie zrobienia jej praktycznie nic, bo nie dali rady, przewieźli ją do Uniwersytetu Klinikum w Wiena. Tam obudzili ją po dwóch albo trzech tygodniach, żona na 24 godziny. Żona była świadoma, nie miała nic, po prostu była tylko słaba. Nic poza tym. To była sobota. W niedzielę dostałem telefon z kliniki, że żona zadławiła się jedzeniem. Mam przyjechać, więc pojechałem. W trakcie rozmowy lekarz stwierdził, że to jednak nie było jedzenie, tylko zadławiła się śliną, jak wykazały zdjęcia. W dokumentach medycznych napisali, że reanimowali ją 60 sekund. Nie napisane jest w dokumentach medycznych, na jak długo stanęło serce. Czyli nie, sami nie wiedzą na jak długo. Jedynie tyle napisali, że ją reanimowali. I niedotlenienie mózgowe jest 60%. Wczoraj otrzymałem pismo z ośrodka z Opola, że ośrodek w Opolu jest gotowy przyjąć na rehabilitację moją żonę i już jest zaliczkowo opłacone, 6 grudnia 2021. Ale nie mogę uzyskać praw do żony. Czyli na skutek pomówienia przez tych Polaków, tak, przez tą polską firmę, odebrano ci prawa do własnej żony, tak, że się nie możesz nią zajmować. Tak, moja żona jest obywatelką Polski, ja jestem obywatelką Polski, mój syn jest obywatelem Polski. Chcemy wrócić do Polski, lecz nie możemy wrócić do Polski bez żony, bez matki. No a jak ty funkcjonujesz tam w tych Niemczech? No na razie pracuję, więc daję rady. Przyjechał teraz do mnie brat, pomaga mi przy dziecku na razie, nie? Na jakiś czas jest brat. Ale on też kiedyś pojedzie, więc ja będę musiał wrócić, nie? Ważne, żeby po prostu żonę leczyć. Żona jest w tym hajmie ćpana, nie ma rehabilitacji takiej, jak właściwie ma, powinna mieć. Awantury robi o to, więc oni po prostu, no, to powiem inaczej, to nie są lekarze, to są konowały. A co to jest ten hajm? To jest taki jakby polski przydomek hospicju. To jest państwowe czy prywatne? Państwowe. Co ile odwiedzasz czasu żony? Codziennie. Ile czasu spędzasz w szpitalu? Mogę codziennie po godzinie. Więcej ci nie pozwalają z nią siedzieć niż godzinę? Nie pozwalają. No, kochasz mamusię? Kochaj mamę. Super. A tęsknisz za mamą? Tak. Bardzo tęsknisz? Tak. I chciałbyś mamusię przytulić? Nie oczekuję pomocy finansowej, także nie chcę tutaj nikogo naciągać na żadną kasę. Żona ma, ja zbieram pieniążki na leczenie żony, także część już zbierałem. Więc o ciebie powiem szczerze, jednej rzeczy, której oczekuję, to proszę cię tylko o pomoc w wyciągnięciu i przywiezieniu żony do Polski na rehabilitację. Nie chcę żadnych finansów. Nie oczekuję żadnych finansów. Pomocy tylko, żebyśmy mogli wrócić do ojczyzny i leczyć żonę i matkę dziecka. Co się stało, Anetko? Myszko, czemu ty płaczesz? Żona od 2019 roku, jest duża poprawa u niej, bo jest kontaktowa, jest świadoma, co się do niej mówi. Pytam żony. Anetko, czy chcesz wracać do domu? Mrugnij oczami dwa razy. Aneta mruga. Aneta, czy chcesz, żebym był twoim opiekunem prawnym? Mrugnij dwa razy. Aneta mruga. To nawet dla nich to nie jest ważne. Zakupiłem specjalny sprzęt z firmy Sensor, gdzie żona by mogła odpowiadać na pytania gałkami ocznymi. To powiedzieli, że oni tego nie będą stosować, bo to nie jest niemiecki produkt. Jest to polski produkt, a oni nie znają języka. Niestety, moja żona nie zna języka niemieckiego, więc program musi być w języku polskim. Wydałem masę pieniędzy na to i nie mogę nawet tego skorzystać, bo nie chcą tego nawet użyć, bo się boją, że ona coś powie. Prawda, Anetko? Cieszę się, żeśmy przyszli z Gabrysiem. Jesteśmy razem. No a jak twój syn funkcjonuje bez matki? On był malutki.
który miał rok i 7 miesięcy, jak żona poszła rodzić. Czyli zobacz, z nim miała cesarskie cięcie, więc przy drugim dziecku też powinna mieć cesarskie cięcie. A oni ją zmusili do normalnego porodu, wiedząc o tym, że ona może tego nie urodzić, że popęka, że umrze.